O podziale środków przeznaczonych na osiedla decyduje zebranie. Czyli nie pani burmistrz, tylko zebranie. Rada uchwala w formie załącznika do uchwały budżetowej wydatki osiedla. I to jest właśnie ten załącznik numer 8. W związku z pismami burmistrz zobowiązującymi komitety osiedlowe do podania propozycji zadań do realizacji przez gminę Rabka-Zdrój w ramach budżetu na 2016 rok ze środków będących w dyspozycji osiedli, zarządy osiedlowe zorganizowały spotkania z mieszkańcami, podczas których zostały podjęte uchwały przedstawiające zadania jako propozycji do projektu budżetu na rok 2016. Zgodnie ze statutami osiedlowymi osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwał jest burmistrz. Zadania te jednak nie zostały wprowadzone do projektu budżetu na rok 2016. Nasze oburzenie budzi fakt jawnego lekceważenia potrzeb i woli mieszkańców, którzy poświęcając swój prywatny czas angażują się w działalność na rzecz gminy poprzez uczestnictwo w spotkaniach osiedlowych. Obecna sytuacja budzi nasze zdziwienie, tym bardziej, że to właśnie pani burmistrz niejednokrotnie na forach publicznych twierdziła, że zadania oraz środki przeznaczone na poszczególne osiedla gminy Rabka-Zdrój realizuje zgodnie z uchwałami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach osiedlowych. Mając na uwadze fakt, iż w dotychczasowej historii działalności komitetów osiedlowych uchwały podejmowane przez mieszkańców na zebraniach osiedlowych były respektowane przez władze gminy, obecne działania odbieramy jako atak na zarządy osiedli i złośliwość w stosunku do mieszkańców. Wobec takich działań wyrażamy sprzeciw i dezaprobatę. W związku z powyższym zwracamy się do pani przewodniczącej oraz radnych, aby podjęli powyższe zmiany zgodnie z wolą mieszkańców naszego miasta. Wszyscy jesteśmy reprezentantami mieszkańców, przez co podjęcie przez nas uchwały budżetowej na rok 2016 w niezmienionym kształcie jest sprzeczne z wolą mieszkańców. Już mówiłam, jeśli sumujemy wszystkie pieniądze do dyspozycji komitetów, to daje nam to kwotę 268 700. Wszystkie. A na paragrafach drogowych, tylko drogowych, bieżących mamy 300 tysięcy. Część zadań, które osiedla wskazują, są w innych paragrafach, bo są w paragrafie zieleni, tak jak na przykład Orkana, są w paragrafie tablic informacyjnych, są w paragrafie oświetleniowym, więc jeszcze będzie mniej potrzeba, jak będziemy realizować postulaty mieszkańców, to jeszcze mniej będzie potrzeba do tych remontowych zadań, czyli z tych 300 tysięcy, które mamy w zadaniach remontowych, wykorzystamy 250 na te potrzeby, które ludzie zgłosili w ramach zebrań. Jakich remontów bieżących? Tak, że każde osiedle w ramach pieniędzy, które ma, tylko w ramach pieniędzy, które ma. Oczywiście, że tak. W ramach pieniędzy, które ma. Tylko państwo nie umiecie czytać w ogóle potrzeby. Jak możemy czytać, nie jest tam napisane. Komitety chcą załatania dziur, posadzenia jakichś drzewek, miejscowi za ławę. I będzie to robione w ramach pieniędzy bieżących. Ale to będzie wszystko zależeć od pani kaprysu. Absolutnie nie. Będzie to zależało od tego, czy się ludzie zgodzą powiesić lampę na swoim, przy swoim ogrodzeniu. Będzie zależało od tego, czy ludzie się zgodzą na remont, bo nieraz jest tak, że idziemy z remontem, a ludzie się nie zgadzają na remont, a nie od moich kaprysów. Ja jestem burmistrzem po to, żeby przestrzegać to, o co ludzie proszą. Mam zapytanie właśnie do pani burmistrz odnośnie tych zadań Komitetu Osiedlowego Słone dotyczących realizacji. To jest utwardzenie drogi Zębolówka, położenie korytek odwadniających, poprawa usytuowania w Studzieniu Sołtysa, utwardzenie ulicy Zgody, wyspanie Tłuczniem, odwodnienia na roli Karkulówka, utwardzenie drogi do Filosa oraz zamontowanie łapacza wody na roli Lubertowa. Zwracam się z zapytaniem, kiedy wyżej wymienione zadania zostaną zrealizowane. Mam tutaj jeszcze pismo właśnie. Od razu powiem, po wprowadzeniu ich przez Radę Miejską do budżetu. Pani burmistrz, przesłuchałem sobie wczoraj. Odpowiedź jest prosta. Pieniądze komitetu osiedlowego, jeszcze nie skończyłam odpowiedzi. Proszę państwa, przy tym stole było mówione, że wszystkie potrzeby osiedla zostaną zrealizowane do posiadanych środków. Posiadane środki osiedla już się skończyły, nie ma środków. Osiedla, no właśnie, niech sobie pani odsłucha, pani burmistrz, niech sobie pani odsłucha,
sesję z grudnia 2015 roku dotyczącą budżetu na rok 2016. Cytuję te pani słowa. Wszystkie zadania są w budżecie. Będzie to zrobione. Jestem burmistrzem od tego, o co ludzie proszą. Zapewniam, iż zadania zostaną zrealizowane. Do posiadanych środków, proszę. Oczywiście, że tak. Przecież nie można realizować zadań bez środków. To po co robić zadanie? Wszystkie inne zadania drobne z komitetów. Komitet ma koncert życzeń i się realizuje tylko do kwoty. Ale no nie, nie ma. Tylko żadne zadanie nie zostało zrealizowane. Żadne na waszym osiedlu? Oczywiście, pani przewodnicząca. Oczywiście. Ale inwestycje na swoje osiedlu. Proszę? Jakie są inwestycje? Ponad 2 miliony? Właśnie może trzeba przypomnieć, bo zapominają już panowie. Ale co? Że to pani mówi, że co? Mówimy o osiedlu. Nie, bo to się mają łatwiej, który tych odmawia. No, naszym, nie mówimy. No, łatwiej tych odmawia. No to na naszym nie. No właśnie. To jest trochę tak. Ale przypominam panu, przeciwny ulicy Poniatowskiego, bo nie byłem. Czemu pani kłamie? 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 Nie, pan tak powiedział. Wstrzymałem się od głosu, bo nie wprowadziła pani właśnie tych zadań osiedlowych. Dlatego pani burmistrz.